Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że możemy gościć u Państwa w domach. Za tę gościnę bardzo dziękujemy. Najbliższe minuty to Koronawirus Poradnik. Program z Państwa udziałem. Jak to zrobić, żeby wziąć udział? Sytuacja bardzo prosta. Numer telefonu, który się wyświetli lada moment, lada chwila. O, już na ekranie. Można z niego skorzystać. Tam rejestrujemy swoje pytania, a my na te pytania odpowiadamy. Adam Giza, kłaniam się, a wraz ze mną profesor Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, Kolegium Humanum. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze i dzień dobry państwu. Zaczynamy, bardzo prosimy o pytanie. Dzień dobry, tutaj Agata z Wrocławia. Chciałam zapytać, czy jeżeli przeszłam taką chorobę pod nazwą sarkoidoza i posiadam niewydolność oddechową 30%, to muszę chodzić w maseczce? To zależy od tolerancji na tą maseczkę, czy też inną osłonę twarzy. Przepisy dopuszczają, aby osoby, które nie są w stanie ze względów medycznych tolerować osłon twarzy, maseczek czy innych, aby bez tych maseczek chodziły. Tym niemniej, jeżeli jest pani w stanie tolerować jakąkolwiek osłonę twarzy, to tutaj zalecałbym, aby jednak próbować skorzystać z tej możliwości, bo sarkoidoza i inne choroby płuc to jednak jest czynnik ryzyka i zachorowania i cięższego przebiegu choroby COVID-19. Państwa pytania, nasze odpowiedzi. Kolejne pytanie, bardzo prosimy. Czy wokół izolatorium jest wyznaczona strofa buforowa? Rozumiem, że myśli pan o takim ogrodzeniu, gdzie są jakieś służby i jeszcze kordon sanitarny. No takiej sytuacji nie ma. Pamiętajmy, że ta choroba roznosi się drogą kropelkową, więc jeżeli jest to izolatorium o osobnym budynku i te osoby z niego nie wychodzą, no to jest wystarczająca strategia w tej sytuacji. Natomiast no, jest kwestia kontroli ruchu i tutaj nad tym czuwają służby sanitarne, jak też i porządkowe. Było takie pytanie dotyczące, czy przez okna mogłoby się to roznosić. No tutaj musiałaby być jakaś zupełnie sytuacja ekstremalna, gdzie wszystkie osoby z tego izolatorium by po prostu kaszlały przez okna i w pobliżu byłby ktoś, który by ten kaszel w jakiś sposób złapał, wdychał i się zakaził. Więc to tutaj raczej takie bardziej zdroworozsądkowe też obowiązują zasady i proszę się tutaj nie obawiać, jeżeli w Państwa okolicy jest izolatorium, to na pewno wokół tego izolatorium nie ma czegoś takiego, co kiedyś się nazywano morowym powietrzem. 22 50 70 410. Czekamy na Państwa pytania, a oto kolejne. Chciałabym się dowiedzieć, czy osoba, która przechodziła w dzieciństwie chorobę taką jak koklusz, jest bardziej narażona na zachorowanie koronawirusa. Dziękuję bardzo. Czyli jeżeli dobrze rozumiem i pamiętam z medycyny, to krztusiec. Krztusiec, tak, rzeczywiście. Nie ma tutaj żadnego problemu. To choroba bakteryjna. Większość osób albo ją przechodziła, ale obecnie młodsi to są osoby, które no, miały szczepienia, bardzo skuteczne zresztą szczepienia przeciwko kokluszowi, DTP. To jest taka kombinowana szczepionka, więc sam fakt przejścia tej choroby nie stanowi tutaj żadnego zagrożenia w tej chwili. Kolejne pytanie, bardzo prosimy. Chciałam się dowiedzieć, czy zamiast maseczki w pracy można nosić próbicę? To zależy w jakiej pracy. Jeżeli jest pani kasjerem w sklepie, obsługuje klientów w jakiejś innej branży i ma pani specjalną barierę, no na przykład szyba, czy też płytki ochraniające przezroczyste z pleksji, to wtedy można nosić przyłbicę. Natomiast nie jest to alternatywa dla osłon twarzy w innych sytuacjach.